Witam. Taki widok na pewno znacie. Zaprawione nasiona. Najczęściej mają kolor różowy. Chociaż wysiewając w tym roku por, spotkałem się z nasionami zaprawionymi na zielono. Nawiasem mówiąc, producent umieścił informację na opakowaniu, że nasiona zostały zaprawione ekologicznym środkiem. Brawa dla niego. Ale nasiona można zaprawić samemu, w domowych warunkach i to łatwo dostępnymi składnikami. Zabieg zaprawiania ma na celu ochronę nasion przed patogenami, szczególnie na początkowym etapie wzrostu roślin. Przy czym warto zauważyć, że nie zapobiegniemy w ten sposób chorobom czy szkodnikom, które wystąpią później, na przykład w środku sezonu. Przykładowo zaprawienie nasion fasoli czy grochu przy wczesnym ich siewie do gruntu, kiedy zimno opóźnia wschody, chroni przed pleśnią i zmruszeniem nasion w glebie, przez co zapewnia lepsze wschody. Albo inny przykład, korzystnie jest również zaprawiać nasiona marchwi i cebuli. Zaprawa pomoże w ochronie tych warzyw przed szkodnikami, połyśnicą marchwianką i śmietką cebulową. Natomiast samo zaprawianie nasion również niszczy czynniki chorobotwórcze, które są na powierzchni tych nasion. Można wyróżnić dwa rodzaje zaprawiania, na sucho i na mokro. Na sucho najwygodniej zaprawiać drobne nasiona, na mokro zaś te większe. Drobne nasiona jak na przykład marchew, pietruszka, cebula przy zaprawianiu na mokro mogą się po prostu sklejać, przez co utrudnią nam siew. Jeszcze jedno, pod wpływem wilgoci w nasionach mogą zostać uruchomione procesy kiełkowania, przez co zaraz po takim mokrym zaprawieniu należałoby nasiona wysiać. Zaprawianie na mokro sprawdzi się dobrze w przypadku m.in. ogórków, cukinii, dyni, grochu, bobu itd. Natomiast w przypadku zaprawiania na sucho nie ma problemu, że nasiona się posklejają oraz nie trzeba ich wysiewać od razu. Mogą jeszcze poleżeć kilka dni. Do zaprawiania na mokro świetnie sprawdzi się rumianek. Na początek należy przygotować napar z kwiatów rumianku. Jedną łyżeczkę kwiatów zalać wrzątkiem i poczekać aż ostygnie, a potem odcedzić. Oczywiście można posiłkować się herbatą rumiankową. Nasiona umieszczamy w szmatce lub w gazie i zanurzamy w naparze na kilka minut. Po czym wyciągamy i przystępujemy do siewu. Do zaprawiania na sucho dobrze sprawdzi się popiół z drzew liściastych, dobrze przesiany, bez większych kawałków. Do małego słoika lub butelki wsypujemy nasiona oraz dosypujemy popiół. Słoik, butelkę zakręcamy i potrząsamy tak, aby nasiona pokryły się cienką warstewką zaprawy. Zawartość naczynia wysypujemy na sitko, aby pozbyć się nadmiaru popiołu. Nasiona można z powrotem przesypać do paczki i wysiać od razu albo po kilku dniach. Do suchego zaprawienia świetnie się również sprawdzi mączka bazaltowa. Od jakiegoś czasu jestem jej fanem, o ile w ogóle tak można powiedzieć, więc częściej właśnie mączką nasiona zaprawiam. Popiół lub mączkę można również bezpośrednio przed siewem wsypać cienką warstewką do rowków. Aczkolwiek nasiona wtedy mogą być niedokładnie taką zaprawą pokryte. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby suche materiały do zaprawy połączyć z tymi mokrymi, czyli na przykład do popiołu czy mączki dodać kilka kropel naparu z rumianku. Taka lekko wilgotna zaprawa powinna jeszcze lepiej się przykleić do nasion.
Można również zaprawiać nasiona poprzez obróbkę termiczną, czyli poddać nasiona działaniu wysokiej temperatury. Najprościej jest znów umieścić nasiona w szmatce lub gazie i zanurzyć w ciepłej wodzie. Ciepłej to znaczy takiej, która ma 50 stopni Celsjusza. Nasiona zanurzamy w wodzie na około 20 minut. Trzeba jednak pamiętać, aby ściśle przestrzegać zalecanej temperatury. Niższa nie będzie skuteczna, wyższa natomiast może po prostu zniszczyć nasiona. Zaprawianie ciepłą, wręcz gorącą wodą poleca się stosować do odkażania warzyw kapustnych. Zanurzenie nasion tych gatunków w ciepłej wodzie pomoże chronić rośliny przed zgorzelą, chorobą, która często atakuje młode siewki. Jeszcze lepszym pomysłem jest znów połączenie dwóch sposobów, czyli zanurzenie nasion, na przykład dajmy na to kapusty, w ciepłym naparze z rumianku. I na koniec jeszcze jeden patent na suche zaprawianie dużych nasion, na przykład fasoli czy grochu, gdzie sypki materiał ma problem się utrzymać. Umieszczamy nasiona na jakiś czas w lodówce, po czym je wyciągamy i przenosimy do ciepłego pomieszczenia. Różnica temperatur sprawi, że na nasionach pojawi się wilgoć, dzięki czemu zaprawa lepiej się przyklei. Podsumowując, ja ze swojej strony polecam zaprawianie nasion mączką bazaltową, która jest bardzo drobna, wręcz pylista, no i znakomicie przez to pokrywa nasiona, także tutaj już nie ma żadnej potrzeby, aby dodawać tych kilka kropel płynu jakiegokolwiek. Zresztą żaden tutaj domowy sposób przedstawiony w tym filmie ani trudny, ani pracochłonny po prostu nie jest. I zaprawienie nasion praktycznie zajmuje tylko kilka chwil. Tak więc na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.